Gadamy o życiu, jak to jest być swagerem, w którym jak jeszcze... Jak to jest mieć drip, jak to jest tak przede wszystkim o tym, jak bardzo nienawidziłem. Na podcaście u wspaniałego człowieka cygana i nie wiem w sumie co nam dalej mówić, będzie spoko, tyle. Porozmawiamy o dripciuszkach, o swagu, o tym. O wszystkim pogadamy. Pogadamy o życiu, jak to jest być swagerem, w którym jak to jest mieć drip. Hej, siema. Dobro, no to możecie siebie każdego z osobna przedstawić. To ja mam zacząć? Hej, nazywam się Daniel. Jezu, to będzie brzmiał, jakbym był największym debilem. Nazywam się Daniel Kurgan. Na Instagramie nick nasty_frea. Mówią na mnie kardyżan. Ksywa się wzięła od tego, że często noszę kardigany. W tym momencie jestem studentem, uczę się na projektanta mody. Project Swag to dla mnie życie. Dla mnie styl życia. Do Project Swag dołączyłem poprzez znajomość z Toskaną Ricardo, którego serdecznie pozdrawiam. Jestem Wiktor Donecki i w Project Swag kurczę się wbiłem przez Toskano Ricardo. Przez odcinek? Nie, przez odcinek. No tak, no jak nagrywaliśmy to tak wyszło. No dobra, na tej zasadzie, że przez odcinek. Byłem gościem. Ale w zasadzie wcześniej już z Toskano gadałem na ten temat, bo chodzimy sobie razem do szkoły, do klasy. I powiedział, że spoko, że mam wbić, że mnie kocha i że chce mnie w Project Swag. Mówię, okej, będę w Project Swag. Zajmuję się social mediami Project Swag. Okej. Robię to. To jestem ja właśnie, moje zadanie Project Swag, no. I to wszystko co zadanie chyba. No dobrze. No i najbardziej seksowna persona. No oczywiście, najprzystojniejszy seks. Najprzystojniejszy. Dobrze, jestem tym najprzystojniejszy. Tak. Ja jestem... Moja funkcja? Mam w kurwę pieniądze. Finansuję Project Swag. Sugar Daddy, krytyku teraz. Finansuję Project Swag. Ja jestem Kajtek. Kocham montować, na mnie mówią. Jestem Kajtek Lach. Nagrywam i montuję to, co oglądacie na kanale Projekt Swag. Mieliśmy w sumie ten kanał z Ricardo, moim dobrym przyjacielem, którego z nami nie ma dzisiaj niestety, bardzo mi przykro z tego powodu. No i tyle. Kocham montować. Dobra. Z nami jest jeszcze Toskano Ricardo i Joachim. Toskano Ricardo prowadzący i Joachim. Nie mogli się znaleźć z różnych powodów. Znaczy Joachim jest naszą jednostką ulokowaną w Warszawie po prostu. No jednostką. Ale może kiedyś. Namawiam go od 100 lat. Dosłownie. To będzie postać, która się będzie przewijała tak, na pewno. Ja go namawiam od dawna, żeby się przeprowadził do Trójmiasta, ale na razie kończy szkołę i nie chce. Jest zjebem. Może nie ma jeszcze tyle lat, żeby się przeprowadzić do innego miasta. To nie jest ważne! On nie rozumie, że my już nie potrzebuje wyższych szkół. No, to możemy iść dalej, to jesteśmy my, a po prostu tak. Dzień dobry. To podstawowa rzecz, czego zaczął się Project Swag? Geneza Project Swag. Nagrywaliśmy z Ricardo Toscano, po prostu takie randomowy klip po prostu, jego outfitu. Także zamiast zdjęcia outfitu, taki klip jakiś scenek, nie wiem, pali epeta albo coś takiego. I w programie do montowania znaleźliśmy jakieś, nie wiem, przejście czy coś takiego? Jakieś kolorowe, gdzie było coś do wpisania i była, wiesz, tabelka na projekt.
I Ricardo wpisał tam, chyba wszyscy wiedzą co tam wpisał, projekt Swag. I nie wiem czy pomysł na kanał wyszedł wcześniej czy później, no ale gdzieś wtedy wyszedł właśnie pomysł na kanał. No, się zaczęło. Potem chłopaki nagrali beze mnie z Hype Marketu relację, no i potem dołączył Wiktor Donecki. I Joachim też dołączył do naszego tutaj. Tak, też jest też z naszym teamie, naszej ekipy, no i nasz team właśnie to jest... Nasza wtyczka w Warszawie. Tak, tak. Szkoda, że wy nie widzieliście naszego biura, bo jest w Warszawie. Takie duże, jeszcze wiecie. Jeszcze w nim nie byliśmy, ale wiemy, że istnieje. Ale będzie. Będziemy mieli jak Drake swój customowy jumbo jet taki. Kto? Jak Drake. Jak Drake, ten super wykonawca. Ten z Hotline Bling. Mega chujowy wykonawca. Wiesz, do tego jeszcze fajnej nut. Wiktor nienawidzi. Kogo nienawidzisz? Pokaż nam. O kogo? Nie, bo on usunął podcast. To był Swag w Gdyni. Swag w Gdyni będzie się nazywał odcinek. Co się robiliście? Co za jakieś topy? Siedziałem w domu, na dosłownie. Aha, lekcje. Do południa śpię, co trzeci dzień do fryzjera. Dobra, weź, już stop. Muzyczka, kocham muzykę, chłopak, tak, naprawdę. Tak? Tutaj powinno być, wiesz, podkład muzyczny, jakieś chiwki. Dlatego ją robię. Okej, okay. Nie, jestem mega geekiem muzycznym, ja... takim kompletnie po prostu. Kajtek zresztą potwierdzi, że ja kocham muzykę. No ja też, sram muzyką. Masz gramofon? Co? Masz winyle? Nie, aż tak nie. Okej, okay, dobra, okej. To nie masz go... A jakie masz winyle? Jestem geekiem muzycznym. Ale jakie masz winyle? No, a wymienić? Coś, spoko. No, no, w sensie, no, jaki ten, jaki... jakiś... No, ciekaw. Byśmy kojarzyli, co nie? Ciekaw, mam Lamara, Good Kid, Mad City. Okej, okay. Mam Maca Millera. Sexy album. Co masz jeszcze? Maca Millera, Swimming. Okej. Travis Scott, Sicko Mode. Tyler, The Creator, Igor album. Igor. A ja sobie Fallerboya kupić jeszcze. Wcześniej Tyler zupełnie mi nie siadał. No, w ogóle inny styl miał. No, a po Igorze... Ale mega git. Mam jeszcze Weekenda. House of Balloons i tak. 21. No to good music. Czy Savage Mode 2 będzie kupowany? Czy Savage Mode 2 będzie kupowany? No właśnie... Średni jest ten album, średni jest. Znasz tą personę jak Logic? No pierdolę, cały czas go słucham ostatnio. Nie. No serio, no. O, będzie cool! Nie wiem, Kanye West? Maybe? No oczywiście tak. Okej. Okay. No. Okej. Okay. Okay, I like it. Sexy music. Sexy music. No. Jak jest ulubione? Ale co? Album. Kogo? Kanye'ego. Tak kurwa. Nie mam ulubionego, mogę dać tak, top 3. Mogę dać top 3. Dla mnie Jesus jest top 1 zdecydowanie. No, to jest na drugim. Dla mnie ogólnie on jest takim artystą, nie, że jakby wiesz, z albumu na album to jest w ogóle często inny artysta, nie? Jakby totalnie inny styl. No tak, ciężko wybrać coś jednego. No. No to też wynika z innej kwestii, jak się już tyle tworzy muzykę. No to wiadomo. Okay. Drake'a. Czy kogo? Ha? Kogo? Mega nie lubię Drake'a. Też mega nie lubię Drake'a. Po prostu... Ja nawet nie lubię Drake'a, dlatego, bo nie podoba mi się jego muzyka, tylko jego osoby po prostu nie lubię. Dosłownie. Jakoś, nie wiem, dosłownie. Jakoś nawet... Mówisz, nie? Jakoś nie, nawet... nie mówię o osobie, tylko o muzie. Znaczy muzyka też jest średnia. Ma dużo no, wiadomo. Jakby... Jakby ja patrzę na jego muzykę w ogóle przez pryzmat tego, kim on jest, to więc... To do kresu, mi się nie podoba, jakby nawet nie musi nic zrobić, żeby go nie lubił, no, dosłownie. Po prostu... Może to jest z polskiej sceny? Z Polski? W zasadzie nie śledzę w ogóle polskiej sceny. To znaczy... Może poza Hevrą i w coś wchodząc w te klimaty, to w porządku, ale tak średnio. Ja szczerze jestem gotowy, żeby mnie zrostować, ale nienawidzę problemu. Ogólnie. Nie lubię problemu. A tako? Tako, ja tak. Słuchałem, zależy, średnio. Średnio mi się podoba osobiście. Nie, ja ci powiem tak, ja mega lubię tako i mega sprawdzam jego rzeczy. Nie siadają mi jakoś mocno nowe jakieś tam jego te... albumy, ale sprawdzam zawsze. No warto jakby śledzę, bo wiesz, chcę wiedzieć co robi, nie? I... Bo to jest też taki, wiecie, człowiek, który w sumie jest jednym chyba... z tych, co popycha scenę do przodu, no, nie? W ogóle, wiesz, ogromny sukces robienie jakby, koncertów no. Na tam, wiesz, no. Narodowy i w ogóle, nie? Takie rzeczy. To już jest... Nie, non-stop pop. Non-stop pop? Okej, okay, a tam fajna muzyczka. No serio. Britney no ogólnie jest, radio jest, okay. To jest most to prawda, ale nie, każdy... Lady Gaga leciała. Ale Britney też tam leci. Nie, no jak. No Gimme More na przykład. A, ale faktycznie. No. Mega seksowna muzyka. Nie, mega no Los Santos ja Radio ostatnio, to jest chyba... Ja ostatnio... No, Los Santos Radio. Nie, no jak Britney. Ale nie mówię, że na tym leciało, tylko że wymieniam... Mocniejszą jest Blondet i tak w piątce. Ale to jest nowa taka, to nie jest no OG. Dobra. No. Mega lubię. Ja też, lubię ostatnio właśnie. Tak? No. Ale od Blond zacząłeś... Oglądałeś Endless?
Tak, oglądałem Endless. Oglądałem budowanie schodów. A ja bym zaczął tak. Nowy amerykański artysta z tego roku albo z końcówki zeszłego, naszym zdaniem. Moim zdaniem. Okay. Amerykańska nie scena. Mas X. Nie, żartuję. Moim zdaniem najlepszy amerykański artysta nowy to Tondoliver. Zdecydowanie. Dobre interpretowanie, okej. On nie jest jakiś nowy, no. Chyba. No, znaczy, no, ale wybił się tak, no, no jakby no, jako tak. Freshman jest traktowany, znaczy, powiedzmy. Mega siedzi, że Gana teraz idzie mocno w górę. Właśnie ja Gana nie lubię. Nie lubisz Gana? Nie lubię. Kurczę. No, jest taki, nie wiem. Ale najbardziej specyficzny. Jest specyficzny. Albo się go bardzo lubi, albo w ogóle. Dosłownie. So, dobra, wow, bo... najbardziej underrated osoba, chociażby ze sceny, nawet ze Stanów może być, waszym zdaniem. Free Six Mafia. No nie jest underrated. Znaczy nie, underrated nie, ale no. Zapomniane o tym. Dobra, to jest mega zapomniane. Space Ghost Perp, nie wiem czy ktoś z was. No, okay. Tak, no, tak, no to tak, widać, że underrated właśnie. No. Wybił się w takim undergroundzie mocnym, no ale... Jeezy mam wrażenie, że w ogóle nie gra. No, nie, bo oni, wiesz co, bo Jay robi takie tury, które są, wiesz, takie już mega dojebane, nie? I w zasadzie nie robi zbyt często koncertów. Tak samo jak jeździesz, Kanye też tak miał, nie? Że on nie robił koncertów, no, tylko to są takie performance'y, nie? On był chyba 4 lata temu na Kraków Live, mi się wydaje, Kanye West. Nie, Kanye... Albo 5 lat temu. Kanye? Kanye był 9 lat temu na opku, ale... Serio? A w ogóle Kanye był w Polsce? No, no, na openerze. Na pierwszym openerze, to wiem. Logika Chemical Brothers. I Kanye był chyba w 2011, coś takiego. Na... Mam underrated, moim zdaniem. Grupa rapowa to jest też Flatbush Zombies. Okej. Okay. Którzy byli na openerze. Jakby, nie mówię, że są jacyś wybitni, ale że mogliby mieć większe zasięgi. Jak tylko usłyszałem, że Flatbush Zombies na openerze są, to od razu, tylko z tą nutą mi się skojarzyli. Nie znam. Tak, pan Trisna. Czy ja wiem? Mam wrażenie, nie, że underrated, tylko no właśnie. Jakby nie są aż tacy. A nawet jeden typ, pamiętam na openerze na koncercie miał dziary Flatbush Zombies. To mi powiedz najlepszy polski artysta wtedy. Tomek się wypowie. Tomek wie dużo o polskich artystach. Najlepszy polski artysta. Perfekt. Rychu Peja, Slomso, tak. Marysia Peszek, mega dojebana polska artysta. Maria Peszek. W ogóle takiej muzyki nie słucham, szczerze. Ja lubię. Znaczy, trzeba... Montana. Powie, że wiesz, że Kiz jest spoko, a no połowa ludzi się na niego rzuci, a połowa spropsuje. Nie no, trafił w dziurę, tak? Kizo w sumie. Jakby taki niemiecki rap, no nie było tego w Polsce. Nie było? Jakby mi się osobiście bardzo podoba muzyka Kizo. Hejtujcie mnie, ale jestem dużym fanem. Największy fan na konwersacji grupowej Project Flex, po prostu raz dziennie musi jakiś tekst Kizo przez niego. Malik Montana, taki troszeczkę niemiecki drill teraz wszedł, bardzo mi się podoba. Jest ważną postacią. Zgadzam się, jakby jakoś może nie jestem wielkim fanem jego muzyki. W ogóle jakby sam taki umiejętność takiego tworzenia hitów, bo ludziom się wydaje, że wiesz, że jak jest prosty tekst, to jest mega łatwe, nie? Ale jednak żeby to pykło, nie? Tak, a potem żeby każdy single pójść do studia hitem, i coś napisz, co nie? To jest najtrudniejsze. I w ogóle sam fakt, że wiesz, co on wypuści, staje się hitem, słuchaj. No to jak Bartosz Modzelewski, co nie? To mniej więcej. Ale jak posłuchasz tak i jakby trochę te teksty przeczytasz, to niektóre nawet nie są takie, myślę, wiesz, takie. Myślę, te starsze też są, myślę, że kawałki są może... A Haram Masari mega mocne, no. Albo muszę... Jaja ze Stali. Tak jest. Ja tam T-Jarrel Dyktatorio najbardziej. Dyktatorio Stali. T-Jarra jest ostra. Import-export ma zieloną flagmę tylko. Najgorszy artysta, ale zagraniczny. Okej. Okay. Zakres Stanu. W tym momencie moim zdaniem Lil Pump. Drake. Lil Pump. Dlatego, ja bo... ale, to znaczy nie najgorszy, ale moim zdaniem najbardziej stoczony. Moim zdaniem, w sensie problem nie polega na tym, że trzaska to samo, że nic nie trzaska, bo on w pewnym momencie przestał tak, w ogóle się udzielać. Tak, no to prawda. Moim zdaniem przespał trochę jego możliwości, ale, bo miał mega liczby przecież, no, to samo trzaska i to samo mówi dosłownie. Ale właśnie, bo on... Wiesz, tak się wydaje, że on to samo mówi, tylko ja sobie, wiesz, sprawdzałem ostatnio, to on w sumie w ogóle nic ci mówi, on jest strasznie cicho. No, I Love It ostatnio się skończyło. Ostatnio powrót, nie? Pewnie cię wypuścił, no, ale się nie wypuścił, tylko że to było samo gówno dosłownie, tego się nie da... To standardowe pytanie, okay. Jak na Project Swag przystało, co masz dzisiaj na sobie? Dzisiaj, dzisiaj swagujesz. Masz Marbery, jakiś gold z Lumpa, spodnie też z Lumpa i ty Vagabond. I starcz. Tu jest mega swag, jakby... Jestem Daniel, nazywam się. Buty, czwórki Pure Money, spodnie, Diesel Limited Edition, Uniqlo Basic, mega crazy kurtka. Essa. Crazy shit. Dobra,
Co jedliście na śniadanie? O, no, co jedliście na śniadanie? Ja jadłem kanapki z chlebem, który upiekła moja mama. I z sosem tao. Sos, jaki? Słodko-ostry. W ogóle sos no, barbecue. To jest najlepszy sos, jaki istnieje. Dobra, sos barbecue jest dobry. Jest ja zajebisty. Najbardziej jest lubię. Dobry to jest obraza. Jest za... Ja w maku i tak zawsze biorę śmietanowy. Moim zdaniem to jest najlepszy sos. Dobra. Takowy czy słodko-kwaśny? Śmietanowy. Kurwa. All the way śmietanowy. Nie, słodko-kwaśny. Zawsze mi chcą w maku wcisnąć słodko-kwaśny. No, nie, śmietanowy. Jeżeli nadal w 2020 nosisz Easy i Tiro, to nie pokazuj się nam. No ale nie rozliczajmy się z przyszłości, tak dla każdego. Nie rozliczajmy się z przyszłości. W pewnym momencie poczujesz uderzenie swagu. Swag obiecany. I już tak wtedy zwane. Jest tak. Musisz do tego dojrzeć trzeba po prostu. No tak. Trzeba uzyskać stan swagu obiecanego. Przechodzi się przez te fazy, hypebeast i tak dalej, co nie? Dlatego jesteś hypebestią. Dopiero dochodzisz do tego gustu. To jest jak z pierwszym albumem w muzyce, do tego dojrzewasz całe życie. Żeby ten najlepszy album nagrać właśnie. My gramy teraz swój najlepszy album. Best fashion w ogóle. Nie. No, ja miałem taki moment w swoim życiu, że cały czas kupowałem w sieciówkach. I mega to było zjebane, bo fast fashion jest strasznie słabe dla środowiska. Macie jakieś ciekawe projekty w planach w najbliższym? Średnio tak, możemy zrobić. Ale dla was zrobimy wyjątek. Teraz nazwa się zmieni w ekskluzję. Nie chcę mówić, nie chcę mówić ile nam zapłacili za ten wywiad, ale nie było nie. Tanio. Co do planów, to mamy mnóstwo pomysłów, trzeba jeszcze zapracować sobie na to, żeby móc je zrealizować, tak, żeby to miało sens. Tak, nasza ekipa jest bardzo jakby kreatywnie myślimy i dużo pomysłów nam przychodzi. Ciekawy team takich poza YouTube'owych mamy dużo pomysłów. I mam wrażenie, że uderzamy też w zupełnie inną grupę docelową niż wszystkie kanały tego typu. No to jakby naprawdę, jakieś streetwearowe i tak dalej, jakby... bo my nie jesteśmy tacy streetwearowi stricte, jesteśmy słego. Myślę, że to jest ogólnie taki vibe bardzo... Tak. Mam wrażenie, że Project Swag się mocno wyróżnia na tle innych. No coś tam mamy, nie? Ale to jeszcze nie jest jakby... To jest namiastka tego, to, co ma to być. To jest jakby początek, ale jakby to, jak rozmawiamy ze sobą między nami, to wiecie, o co chodzi. Myślę, że to zmierza do bardzo unikatowych rzeczy. Zacznijmy. Czym jest Project Swag? Nie jest to kanał, nie jest... To jest... cała otoczka wokół tego, to jest lifestyle, to jest cały, jakby docelowo, to nie jest stricte jakiś poradnik modowy, to nie jest coś dla każdego też, bo to jest indywidualna sprawa, kto co lubi. My akurat w taką grupę uderzamy, której nikt jeszcze nie uderzał w tą grupę jakby i też mamy taki content na pół serio w tym momencie. Dosłownie. I to jest komedia. Tak, tak. I też o to chodzi właśnie. Cały jakby też vibe tego swagowania i w ogóle to też jest takie, wiecie... komediowe, to trochę ironiczne. I też właśnie o to chodzi. Samo słowo no tak, tak, no to jest mi troszeczkę cringe'owo, ale to jest taki, tak mam być. Tak, no. Project Swag ma na celu zmienić na zawsze oblicze polskiego streetwearu docelowo. Nie, już nie będzie Tiro i Easy, będą szerokie spodnie. Archive wear. Będzie tak, archive swag. Będzie wszystko to inne. Będzie po prostu, ludzie nie będą patrzeć na już te same firmy. Nie będzie chodziło o Tisa Supreme, tylko będzie chodziło o Denim True Religion. Dziękuję. Yes. Uważam, że ogólnie w Trójmieście, nie? I no tak, że na razie tak w sumie nasze filmy są w Gdańsku, że tak powiem, ulokowane, ale ogólnie chodzi o Trójmiasto, że mamy w Trójmieście, myślę, dość taką unikatową i bardzo ciekawą społeczność. W Warszawie to zupełnie inaczej wygląda. Żeby powiedzieć konkretnie, chodzi mi na przykład, wiecie, na przykład ludzie, którzy się przewijają na filmach w Casual Hit na przykład, nie? Uważam, że w Gdańsku i ogólnie w Trójmieście jest mega dużo, mega ciekawych ludzi, którzy jakby mają wizję jakąś swoją i są po prostu młodzi, kreatywni i pełni chęci do tworzenia. Wywiady, nie? Że po prostu... Wiesz, no to wywiad miał na celu pokazać po prostu jakby ciekawych ludzi, znaczy na którzy też nie mają inną perspektywę też patrzenia. I to też są ludzie, którzy cały nie mają sposób ubioru rozgłosu i jakby po prostu są jakby znani tylko wśród swoich znajomych. Tak. Ja uważam, że to jest warte pokazania po prostu ludziom. Ślemy dobry przekaz. Tak. Positive vibes. Hashtag Project Swag Worldwide. Tak, też możemy powiedzieć troszeczkę o sklepie Casual Hit. Do nowej co nie? W Gdańsku. W Gdańsku. W Wrzeszczu.
No, kto wie, ten wie. Ten sklep też jest dla nas inspirujący do tworzenia. Znaczy myślę, że tam też bardzo często to jest miejsce spotkań i po prostu robienia śmiesznych, głupich albo kreatywnych rzeczy. I nie? Też dzięki temu miejscu się poznaje jakby mega ogrom ludzi, którzy są po prostu ciekawi. Każdy się tam czymś wyróżnia, dosłownie. W sensie może nie, że każdy akurat w casualu, ale ogólnie mówiąc o Trójmieście, Gdańsku. I tej społeczności każdy robi coś. I tak samo uważam, że pokój dzienny jest w Trójmieście taką rzeczą, która to spaja ludzi. Spaja ludzi społecznością, no, no. Dzięki której bardzo wiele osób się poznało. Shoutout Billy. Jeśli chodzi o nawiązanie do raperów. O fejle raperów, ja uważam, że modowym fejlem raperów bardzo wielu jest to, że nie mają stylisty i nie potrafią się ubierać sami. Przykład taki typowy fit jakiegoś rapera, no, albo przytoczę to jakąś konkretną postać, na przykład Anuel AA, taki typowy fit to jest płaszcz Balenciagi, cały w napisy Balenciagi, jakiś neonowy tee z Balenciagi do tego, jakaś torba Balenciagi, do tego spodnie Amiri jakieś randomowe i triple lessy. Taka pogoń za obecnym trendem jest tak, ale tak też słabo realizowana pogoń za obecnym trendem. Tak, i część polskich raperów też chce to nieudolnie naśladować. To prawda, moim zdaniem w ogóle w Polsce jest mało dobrze ubierających się raperów. Bardzo mało. To prawda, w sensie, no bo znaczy, po prostu jakby... Bo wiecie, Polska jest jakby, wiadomo, że nasza scena pod niektórymi względami jest trochę jednak za sceną amerykańską. No. I w Stanach to już jakby o wiele bardziej to się tam stało, wiecie, co chodzi, po prostu wielkim biznesem, a u nas dalej jest to często tak po macoszemu traktowane, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. Zgadza się. I Dreams of the Nets. I ja też chcę. I to skan Ricardo tak wychodzi. Ja też chcę. Każdy by chciał, wiadomo. No. Ale nie każdy może. Ja nie, się nie potrafię ubierać. Dobra, a najlepiej ubierający się polski raper? Okej. Okay. Ciężko mi z głowy. Szczerze, wiem, że wiele osób w tym miejscu by powiedziało Tymek. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. I szczerze, dosłownie. To trzeba mu dać to, że Tymon Gierwatowski bardzo dobrze ubiera. Shoutout. Pająk. To jest bardzo on był... Jezu, źle to powiem, więc nie powiem tego jeszcze raz. Powiedz, wygląda naprawdę super. Tak, wygląda bardzo dobrze moim zdaniem. Tak. I Tymon Gierwatowski na pewno bardzo trafia tutaj w jego stylistykę i to jak go kreuje jako osobistość modową. No i bardzo dobrze to mu wychodzi, jak widać. Budowanie całej otoczki. Tak. Moim zdaniem też to jest, jak wcześniej mówiliśmy o stylistach raperów, to jest moim zdaniem duet, który może trochę mieć wpływ na to, jak to będzie wyglądać za parę lat. Dużo namieszać. Za parę lat może to wyglądać właśnie dzięki między innymi nim o wiele lepiej. Nawet że są ostatnio dyskutowałem z Gonzo na ten temat i... Tymek Gierwatowski, Gonzo. No i myślę, że ich duet dużo namiesza w... Już namiesza. Dobra, no to... Po takich paru konkretniejszych pytaniach teraz przyjdzie pora na szybkie pytanie. Pytanie, odpowiedź dla każdego po jednym. Zaczniemy od waszej prawej strony. Okay. PlayStation czy Xbox? Xbox. Totalnie. By the way? Totalnie Xbox. Serio. A sprecyzuj, dlaczego? Bo od zawsze gram na Xboxie, od dzieciaka w sumie. Sprzęt, w którym się robi tosty, to toster czy opiekacz? No. Toster. To toster jest. Jesteś pewny? Jestem pewny, że to toster. Bo wiem, jak wygląda opiekacz. Jak wygląda opiekasz? Opiekasz na przykład jak masz w hotelu i wrzucasz chleb i on się tylko tak przetacza, słuchaj, po takiej kratce i wychodzi opieczony. Czym jest tak. Opiekacz? Opiekacz, ręki, toster. A w czym się robi grzanki wtedy? Toster to dla mnie toster. A grzanki w czym się robi wtedy? No nie, no toster jest... Grzanki robię w piekarniku na przykład. Grzankierze. McDonald's czy KFC? KFC. KFC chyba. Dlaczego? Ciężki wybór, ale jak... Nie masz tam bułki Travisa na przykład. No w Polsce w ogóle nie ma. Czora. Nie wiem, jakoś chyba mi bardziej prosadzi. Lubisz kurczaka. Chyba wolę sobie kupić jakiegoś kurczaszka niż McDonald's. Na Gdynie masz takiego zrożna. Głównej. Rezi czy Minecraft Go? Rezi, kurwa proste. Dlaczego nie Minecraft Blow? Bo Rezi jest zdecydowanie bardziej seksowny. Nie! Elo czy Sioma?
Siema. In the flow? Bo zazwyczaj, zazwyczaj się tak witam i żegnam. Siema. Po prostu siema. Siema. Nie, nie, jakby... Elo jest takie... Unikam elo, bo to takie nie, troszeczkę offensive może być. No. Czy to Man. Zastanów się dobrze, man, bo no. Nie chcę źle odpowiedzieć. Nie chcę źle odpowiedzieć. Cheetosy. Jezus Maria! I to cię tak długo zajęło? Man! Psy Cheetosy! Nie woli Lacy i myśla na tym, tak, co wy tak, robicie. Tak. Nie ma opcji, że Cheetosy są paskudne. Trzeba iść po chipsy. I po prostu mi tak podeszły, że żaden smak Cheetosów innego nie przebił. I po takie małe torebeczki, wiesz. Mega swag. Na klonowej są, słuchaj, po złoty coś. Okej. Okay. Nie, ale w tym na dole. Air Force czy Jordany 1? Jordany 1. Kłosami. Jeszcze raz? Ja nie musiałem? Dlaczego? No też musiałeś. Nigdy, szczerze, nigdy nie miałem ani Air Force'ów, ani jednych nie miałem nigdy Air Force'ów. Jakoś zawsze chciałem być inny troszeczkę. Po tym śniegu! I nie miałem też nigdy Jordanów 1. Ja nie wiem, czy to za budy, ale tak powiedziałem. Ale brzmi fajnie. Ale jakbym planował zakup któryś z tych, to zdecydowanie bym Jordany 1 wolał kupić. Supreme czy Babe? Babe. No mówię, proste. Nie ma w ogóle nie jest. Bez podjazdu. Bez podjazdu. Bez podjazdu. W sensie no to co Nigo robił, robi cały czas, to no zdecydowanie przebija Supreme. Jakbyście mogli mieć za darmo jakikolwiek samochód, jaki byście chcieli mieć, to jaki by to był? To kto zacznie, Wiktor? Ja mogę zacząć. Okej, okay, zacznę. To albo Bentley Bentayga, albo Rolls-Royce Wraith, albo Ghost. No, tak się... Ja zdecydowanie tak. Rolls-Royce Phantom. Czyli tylko, by tylko... się na spłonie. No. I dwóch szoferów z przodu. Tak, samochód służbowy Project Swag. Już ja bym wybrał albo tak jak tutaj mówiliście, Rolls-Royce Phantom, albo duży wóz G-Wagon. Okej. G-Wagon też G-Class. Bardzo fajny samochód. Myślę, że też bym też jest opcją. No. Mm-hmm. Ewentualnie jakąś ale... Tesla jakąś Tesla? Taką. Znaczy. Taką po prostu wyścigówę. To taki wasz Grail. Grail, okej. Grail. Tego jest mega dużo. Tak, no jakby... to się zmienia też. Tak, dosłownie. Ale szczerze, od jakiegoś czasu to moim Grailem było... A może niech ktoś inny powie najpierw. Dobra, ja mogę powiedzieć, ja nie mam może konkretnego, ale jakbym miał mnóstwo pieniędzy i byłbym pewny siebie w 100%, to bym chodził ubrany w... Babe wczesne 2000, jak Nigo po prostu, tak. Nosząc oldschoolowe szarki, babesty i wielkie jeansy. Tak, o, jeszcze jeden grail? Babesty z Kanye też. Okej. Bardzo fajne buty to są też. No. Jak Kanye miał pastel, swój brandzik, który w zasadzie nawet nie wiem, czy to wyszło chyba parę pastel rzeczy. Pastel Bomber. Tak, i Pastel Bomber to jest mega grail. Ja szczerze, ciężko by mi było się zdecydować tak na jedną rzecz, bo no, tych rzeczy jest dużo, ale tak w tym momencie rzecz, którą najbardziej bym chciał sobie zakupić, to są chyba spodnie undercover, nie pamiętam dokładnego ID w tym momencie, ale to są, nie pamiętam, czy są rework pants, czy to są... Te, co są z przodu, mają taki napis, a z tyłu są cargosami, z przodu są denimem. Znaczy generalnie tych spodni jest dużo wersji, no, któreś bardzo, bardzo, bardzo bym sobie chętnie przygarnął. Bardzo dużo fajnych rzeczy. No. Dobra, to po serii kilku ciekawych pytań. Trzeba się niestety pożegnać. I to byłoby na tyle z tego podcastu. Kończymy już. Koniec to biuro. To koniec Viceware. Koniec wszystkiego. Dobra, to dzięki za oglądanie i siema. Siema. Go follow Project Swag. Go follow Project Swag. Na Instagramie Project Swag _. Na YouTubie po prostu Project Swag with capital letters. Project Swag, super vibe. Polecam. Yeah. Mega miło było. Crazy. Jestem mega zadowolony, wyszło zajebista rozmowa. Crazy.